La 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 love is love. Cześć kochani, witajcie w kolejnym naszym odcinku zmagań naszej simki. Niny, jak widać, sobie wszyscy prawie śpią poza naszym drugim dziecku, które się nazywa Barbara Boska. Tutaj sobie pewnie zapewne za chwilę nas obudzi. Ale zanim to się stanie, to zobaczmy, jakie są potrzeby naszej simki. Nasza simka Nina, rodzicielka, jest głodna. W związku z tym, że jest w ciąży, to pozwolimy jej sobie coś ugotować nowego. Niech poda jakieś śniadanko, na przykład jajka na toście. Niech zaszaleje, jaka tutaj się flirciarska nam obudziła. W jakim jesteśmy nowe dziecko, czyli z tego co pamiętam, po prostu na koniec odcinka zaszliśmy w ciążę. Także jesteśmy dopiero w ciąży, także jeszcze brzuszka nawet nie widać. Nasze dziecko starsze też widać jest głodne, ale niech sobie przyjdzie, usiądzie i poczeka, aż mama zrobi jedzenie. A nasze dziecko płacze. Matko, ja nie słyszę, że ono płacze. Ale nasza mała nic nie może z tym zrobić, więc zmieni mamusia brudną pieluszkę i nakarmi. Okej. Okay. Także niech ona robi szybciutko ten obiad czy to śniadanko, bo nam tutaj dziecko płacze. Okej, widzimy, nasza simka jest w ogóle nie przejęta faktem tym, że dziecko jej płacze. Także rób te jajka na toście szybciej, bo tu naprawdę dziecko ci... O, jak ty robisz to śniadanie, śmiesznie. Jak zwykle mistrz. Tutaj widzę Nikola, przyglądając się temu, jak mama robi śniadanie, postanowiła zjeść sałatkę. Ale niestety, koleżanko, ty nie będziesz teraz jeść. Najpierw dziecko! Zostaw to jedzenie w spokoju i idź zajmij się dzieckiem. Tu się widzę, jeszcze pokłóciłaś z małą. Dobra, co ty, mama, masz do roboty? Ty nie sprzątasz po sobie, więc super. Nie masz żadnych potrzeb, więc zajmij się kopaniem kamieni, zbieraniem żab, trzeba zarobić na nas i potem idź na ryby, także tym się ty zajmiesz. A nasza Nina, jak już zajmiesz się swoim dzieckiem, to jeszcze je popodrzucaj, ukołysz, a potem wtedy sobie możesz na spokojnie zjeść. Tutaj resztę schowamy do lodówki. No idź do lodówki. Tak, schowamy sobie do lodówki. I w związku z tym, że to jest twoja jedyna taka potrzeba, to też pójdziesz po prostu coś robić. Tutaj też mamy żabę, więc też pójdziesz szukać żabek. Tu na pewno w naszym wyposażeniu możemy sobie żabki rozmnażać, więc sobie rozmnożymy. Tych już nie możemy, widzę, jakieś ograniczonko jest. I tutaj też kamyka, także dzisiaj wykopaliska dziewczęta mają. Jeszcze tu jakiś kamień, nie widzę, tu jest jakiś kamień. Dobra, to też się zajmiesz kamieniami, a potem wrócisz do domu, bo pewnie dziecko się wstanie i będzie miało jakieś potrzeby, więc później się zajmiesz dzieckiem. Zobaczmy, jak tam nasza mała simka, co ty tam znalazłaś. Znalazłaś zdobione jajko, więc je od razu sprzedamy. Znalazłaś pasiastą żabę i jakąś ziemną. To też wszystko sprzedajemy. I tutaj jeszcze mamy skamielinę. To wydobądź. Dziecko mądre może wydobyć skamielinę, także niech się tym zajmie. Jak tam lekcje odrobione masz. Ryby żadnej, widzę, jeszcze nie złowiłaś. Tu rybek nie możemy... Zostaw ten talerz, ale w dobrym momencie przyszłam. Zostaw ten talerz, ja go wyrzucę. I już 3 dyszki zarobione. Już mamy 3000, ja bym chciała dzisiaj dozbierać do czwóreczki. Żeby było 4000, bo nam się urodzi następne dziecko. I planuję przenieść nas w ogóle na inną parcelę. Albo po prostu zburzyć ten dom, postawić jakiś nowy, bo po prostu ten dom się stał totalnie niefunkcyjny. I ja już tutaj nawet nie mam gdzie tutaj dostawić drugiego łóżka, jakbyśmy mieli jakieś nowe dziecko mieć, także jest totalnie niefunkcyjny ten dom, niefunkcjonalny. Także trzeba będzie coś z tym zrobić, ale zaraz zobaczymy, ile nasze simki zdołają
zarobić na poczet nowego domu. Jeśli się im uda trochę uzbierać, no to ten dom postawimy po prostu. Co tam za żabkę znalazłaś? Jakąś centkowaną? To nie chcemy takiej żabki. Tu grzyby też nas nie interesują. O, tu dziecko złowiło nam rybę za 7. Simoleonów, no trudno. Nina wysportowana od razu jogging uprawia. Gdzie ty tam biegniesz jeszcze chyba do jednego kamyka z tego, tak? Nie, nie tu. Gdzie ty biegniesz? Gdzieś tu jakiś jeszcze kamyk jest. A, tu jest kamyk, tak. Więc ty sobie łowisz, łów sobie coś, znowu złowiłaś, widzę. Płotkę za 5 simoleonów. No mała, chcesz mieć ładny pokój, czy nie chcesz mieć? Musisz się troszeczkę postarać, coś fajnego złowić. A ty... tajemnica kapsuła czasu. Otworzysz to i coś tutaj masz, skałę ze skamieliną, więc wydobędziesz tą skamielinę. Żabek jeszcze nie możemy rozmnażać. Widzę, że na tych żabach całkiem spoko biznes jest, także można będzie się tym zająć na większą skalę, ale to zobaczymy, jak, co z tego będzie. Wróć do domu i po prostu zobacz, co masz w tych, a potem od razu weź się za malowanie, bo kasa nam się jak najbardziej przyda. Znowu masz jakąś figurkę tutaj. Niech będzie, sprzedamy za 20 i jajko mamy za dyszeczkę. A tutaj mamy, o, pazur za 70, więc bardzo dobrze. Dziecko na szczęście jeszcze nam śpi. Jak tam nasza ciąża nowa? Nowe dziecko, jeszcze nic nie wiadomo, co tam, który trymestr, także na razie tym się nie przejmujmy. Znowu złowiła dziecko płotkę. No ale co ty, dziecko, mogłobyś robić takiego bardziej... ślepszy biznes. Dajcie mi koniecznie znać, co dzieci mogą robić, żeby zarobić na nas. Bo przydałoby się, żeby dziecko nam tutaj zaczęło jakąś kasę zarabiać. Nie wiem, co tu by mogło robić, także koniecznie mi dajcie znać. Kolejny genialny obraz, wzbudzający pewność siebie. Na najwyższym, jak widać, poziomie. W międzyczasie zobaczmy sobie, o, już możemy rozmnożyć naszą żabę. Niech ona się rozmnoży. Także już mamy 3 żaby po 125 i 3 żaby po 100, także spoko. Szkoda, że tych po prostu nie można w tym samym czasie rozmnożyć, ale to i tak dobrze, że można to robić, że to jest to w miarę dobry biznes. Ale matko, jaki wy macie zlew brudny. Posprzątaj tu, a potem się wykąp, bo widzę, że masz potrzebę kąpieli. Zobaczmy, czy jakiś brzuchek. Nic. Nowe dziecko. Matko, ty nie jesteś w ciąży, ty się cieszysz, że urodziłaś dziecko. Matko, to nie może tak być. Właśnie coś mi nie pasowało. Zaplanuj wydarzenie. Dlaczego nie możesz nikogo zaprosić? Nie może tak być. Szybko jakiegoś fagasa trzeba znaleźć. O! O, ten jest idealny. Stój! Stój! Stój, gościu, czekaj na nas. Trzeba zatrzymać, bo widzę, że nam ucieknie. Patrzcie, jaki umięśniony. Żadnej kąpieli, pójdziesz brudna, niestety. Ale łapaj go, bo nam ucieka. Czekaj na nas, gościu. Ale umięśniony. Ale raz, dwa, bo ja myślałam, że ty jesteś w ciąży. A ty wcale nie jesteś w ciąży. Także zapytaj, jak minął dzień na począteczek. Poznaj, rozmawiaj o gotowaniu, przyjazne, plotkuj, jest geniuszem. Zobaczymy, czy jesteś romantykiem. Pójdziemy troszeczkę, poflirtujemy od razu, zobaczymy, jak zareaguje na nasze zaloty. Także, no dawaj, dawaj, zobaczymy. O, chce z nami flirtować, bardzo miło, bardzo mi się podoba. To musimy szybko nadrabiać, bo ja myślałam, że w ogóle my jesteśmy w ciąży, ale przecież my zakończyliśmy ostatni odcinek narodzinami naszego dziecka. Dlaczego ja sobie wymówiłam, że jesteśmy w ciąży? Dobrze się szybko zorientowałam, a nie czekałam, aż brzuch nam będzie rosnął. Właśnie coś mi nie pasowało, ale dobra. Szybko tutaj flirtujemy, nie ma na co czekać. O, coś widzę, nie poszło. Ej, ej, ej! Dobra, poplotkuj z nim, bo widzę, że
nie chce z nami troszeczkę flirtować. Także. Może nie, jeszcze flirtować, może nie. Coś tutaj przyjaznego. Zapytaj o zawód. Coś się o nim dowiemy, żeby nam się później przydało. Jeśli chodzi o cechy dziecka, bo zakładamy, że to jest nasz potencjalny ojciec kolejnego dziecka. Póki co mamy dwie córki, także statystyki mamy całkiem w porządku. Będzie ktoś, miał kto nas zastąpić. O, tu jakiś pobieg, ale dobra, uczepmy się na razie tego. Pręż muskuły, on taki mięśniak, to pręż przed nim muskuły. Pochwal wygląd, on też dobrze wygląda. I dobra. I próbujemy jeszcze raz, próbujemy flirtu jeszcze raz. Zobaczymy, jak zareaguje. O, już chce z nami flirtować. Podziel się z nim pomysłami, bo ty nam tutaj chcesz spać do toalety, kąpać się, wszystko chcesz. Ale najpierw no, niestety... Flirtuj. O, przeproś go. Przeproś, może mu przejdzie. A. Chyba nic z tego nie będzie. Ale tu mamy następnego. Stary, czekaj, 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 czekaj. Tu mamy kolejnego. Może tamten zmieni zdanie w przyszłości. Coś Nikola nasza nie ma. Nina nie ma szczęścia. Co do facetów, tu jej uciekają z randek. A co to? Przywitał się i pobiegł? O matko, dobra, wracamy do domu, bo widzę, że ty masz potrzeby. Ja tu zapomniałam o naszym domu, co tu się dzieje, co tu się dzieje. Chcesz do toalety, musisz naprawić sobie najpierw toaletę. Rozmawiaj, tak. To zapomniałam o naszych dzieciach, my tu się porwaliśmy w wir romansów. A tam dzieci? Nam płaczą. Zaproś do spędzenia. Ten, co nam uciekł, w ogóle przywitał się i pobiegł, także zobaczymy. No idź do tego domu. A ci tak siku chce? No trudno, moja kochana. Najpierw musisz naprawić toaletę, bo dziecko pewnie zepsuło. Tu nam dziecko płacze, tragedie normalnie. Pieluszkę pewnie trzeba ci zmienić. No, koń na pewno. Niech już ten... Nikola będzie większa, bo wtedy będzie mogła nam bardziej pomóc, bo póki co to nie bardzo. Dobra, mała, zjedz sobie jedzenie, bo po prostu i tak nie jesteś w stanie teraz pomóc. Mama naprawi toaletę. No kąpać się nie będziesz. Zadzwonisz po gościa, zobaczymy, czy przyjdzie i w międzyczasie po prostu zajmiesz się dzieckiem, potem szybciutko jeszcze pęcherz, załatwisz się, także zobaczymy. Takie musimy szybko nadrabiać po prostu, bo nie jesteśmy w ciąży, co jest po prostu niedorzeczne. O, nie wiedziałam, że tak można, że dziecko usnęło z brudną pieluszką. Myślałam, że nie uśnie, że będzie się darło cały czas. Przyjdzie czy nie przyjdzie? Zaraz tu będzie. Dzieckiem się zajmij, zmień mu tą pieluszkę. Nikola, idź sobie stąd. Już mi stąd. No, zmień mu tą pieluszkę i też idź skorzystaj. A ty, mała, jak tak lubisz, to wyrzuć i będziesz tu wycierać. Ale nie, 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 jeszcze nie. Poczekaj, 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 bo zaraz się będziecie tutaj wstydzić. Idź teraz, rozmawiaj, gawosz, a potem się zajmiesz tutaj śmieciami. Nasz gość sobie przyszedł i pierwsze co widzę, siada sobie na komputer. Nie ma jak dobry gość. Więc trzeba mu poprawić humor, poznać. Zapytajmy go o zawód, gdzieś tu było. Ale porozmawiaj. Uuu, jaka jesteśmy seksownie brudna, nic nie chcesz. Widzę, nic nie zrobisz. Popraw humor. No okej, okay, trudno, nie wyszło. Wykąp się. Teraz flirciarska jesteś.
Okej, bo tutaj ty się kąpiesz, ale tutaj dostaliśmy ostrzeżenie, że jeżeli zaraz dziecka nie nakarmimy, to nam zabiorą. Mała, ty idź, usiądź sobie. Usiądź i nie przeszkadzaj. Tobie starczy tej kąpieli, idź nakarm dziecko, bo to jest najważniejsze. Bo jak nam zabiorą dziecko, to nie będzie za kolorowo. Idź nakarm dziecko, to jest najważniejsze. I zmień mu brudną pieluszkę. A potem spróbuj porozmawiać jeszcze ostatkami sił. Okej, ja widzę, że z tego nic nie będzie, więc po prostu ty się leć wyspać. Ogarniemy naszą Simkę i zaprosimy go po prostu od nowa. Okej, załatwiliśmy nieco potrzeb naszej Simki. W końcu się wyspała trochę, wykąpała się. Teraz widzę do toalety, tylko potrzebuje. Dziecko nam śpi. Więc możemy się zabrać znowu za robienie dzieci, także niech ona szybciutko wstaje i po prostu zadzwoni do naszego potencjalnego tatusia i go zaprosi. Jest rano, on jest bezrobotny, więc na pewno nie ma nic lepszego do roboty. Tutaj widzę, nie trafiłam szklanką do kubełka. Nasza Simka chyba idzie dzisiaj do szkoły. Tak, oto za 18 minut, więc całkiem za chwilę. Tutaj poza towarzystwem nie masz potrzeb, więc wyjdź już przez dom, żebyś szła w kierunku domu. A ty, kochana, wstawaj, zadzwonisz po kolegę i po prostu się załatwisz. Sprzedasz obraz i będziemy czekać. Mamy nadzieję, że przyjdzie ten nasz potencjalny tatuś. Tak, zaraz tu będzie, więc niech on zmierza. Ja tutaj szybciutko się skorzystamy z toalety. To jeszcze byśmy naprawili, ale. Nie wiem, czy zdążymy, bo on już tutaj widzę pod drzwiami jest, więc trzeba go szybko witać i szybko zachodzić w ciążę. Więc pochwal go szczerze, coś przyjaznego, pochwal się rodziną, poznaj, pochwal strój. Mamy pełną listę, więc. Niech tutaj się zabierze za flirtowanie. Nie cierpi dzieci. O, będzie ciężko, ale zobaczymy, może się uda. O, jest i pasek różowy, także szybko go trzeba brać pod włos, póki tutaj ma ochotę i jest flirciarski. Także szybciutko trzeba tu go przekabacić i zabrać go do łóżeczka, żeby zwiedził. O, pochwal szczerze. Jakiś pierwszy pocałunek może. Ile będziesz flirtować? Już byście się mogli pocałować. Romantyczne, co tu masz jeszcze? Pochwal wygląd. Jest pierwszy pocałunek, okej. Od pierwszego pocałunku do seksu już jest całkiem niedaleko, także. Wow! Jest i pierwszy pocałunek. Super. Więc flirtuj znowu do niego. Fajnie się gada. I jest, postara się dziecko. Raz, dwa do łóżeczka. Bo co do dzieci, to zaraz nam się tutaj. O, już się obudziła Nikola. Zaraz będzie nam płakać. I popsuje nam po prostu całą romantyczną atmosferę. Także jak wstaniesz, to po prostu pogadaj do dziecka zapobiegawczo. O, i już po. Aha, i szybko sprawdzamy, czy jesteśmy w ciąży. To najważniejsze. I co nie pójdzie do lodówki? Nie, zostaw to! Zostaw ten talerz! No, ja też go chciałam. Noż. Schludny się znalazł, cholera. Gdzie nam tu sprzątał? Dobra, okej, zostaw już to dziecko. Idź, zobacz, czy jesteś w ciąży, bo zara nam tutaj potencjalny tatuś. Patrzcie, jak nam sprząta. Jesteśmy w ciąży! No, sprzątaj, kolego. Nie krępuj się. Ne. Czemu to dziecko nasze ciągle płacze? Może jest głodne po prostu, dobra. Zaraz będziesz naprawiać. Idź przewin dziecko. Nakarm dziecko i wróć do naprawiania. On wyczyścił nam? Nie wyczyścił tej. No zaczął czyścić i nie skończył. Dobra, i później pomalujesz obraz, więc raz, dwa się zabierasz. W końcu jesteś w ciąży, więc zadanie odcinku wypełnione. Jeszcze przydałoby się troszeczkę pieniędzy zarobić, także.
Pewnie niedługo, jak zbierzemy pieniądze, to nam tutaj rachunków poprzychodzi i znowu się nie wyrobimy, ale póki nic nie masz do roboty, a dziecko jest w szkole, może damy jej, żeby zdobyła przyjaciół troszeczkę, to ty sobie pomalujesz obraz, żeby po prostu tutaj kasiorę jakąś wziąć, ale wyrzuciła śmieci przynajmniej do tego kosza naszego. Więc tutaj duży plus, bierz się raz, dwa za obraz skłaniający do flirtowania. Nikola spotkała w szkole Sima o imieniu Paweł. Nikola wróciła do domu. A nasze dziecko znowu. Boże, niech to dziecko już urośnie. Już mam dość po prostu tych zmieniania pieluszek mu. Jakieś takie wredne to dziecko. Co chwilę coś. A jak tam nasze starsze? Idziesz porozmawiać. Nie ma żadnych potrzeb. Dziecko, kop kamień, szukaj żabek i łowisz ryby. Nie masz nic, a potem... Aha, jeszcze zadanie przydałoby się, żebyś zrobiła. Nie, nie podnoś. Umyś, odrabiaj, tak. Także mała ma listę zadań. Mama się tu zajmuje dzieckiem. Mamy jakieś typowe do ulepszeń rzeczy. Rybkę możemy znowu rozmnożyć. Także tu możemy zacząć sprzedawać i zarabiać troszeczkę. Parę żabek sprzedamy i biznesik będzie. A dlaczego ja sobie tylko jedną zostawiłam? Dobra, tych już nie będę sprzedać. Już mamy 400. Super. O, tu namalowałaś obraz, ale jaki fajny. Ale ładny obrazek, śliczny. Sprzedaj. Szkoda, że to nie arcydzieło. Przydałoby nam się arcydzieło. Arcydzieło by nam pomogło szybciej postawić nowy dom. Nasz nowy dom. I tak się zastanawiam, czy ten komputer jest nam w ogóle potrzebny. Nie wiem, czy coś będziemy na nim robić. Może skorzystajmy z tego, albo nie. Na razie malowanie obrazów jest po prostu najlepszym źródłem dochodu naszego. I tu nasza simka nam troszeczkę pomaga. Łowi troszeczkę ryby. Co tu z... O! Super. Złowiła rybkę, więc jakąś wartą. I mapę skarbu mamy. No dobra. Także łow ryby. Tutaj fajnie, że te kamienie się szybko... O, możesz z mapą skarbu kopać. To kop w poszukiwaniu skarbu. Fajnie, że te kamienie się tak szybko odradzają, tak zwanie. I możemy je po prostu często kopać. Więc tutaj jest duży plus. Więc tym się dziecko nasze zajmie. Mama, widzę, troszeczkę zmęczona, samowolnie idzie sobie spać, więc dobrze, niech się zdrzemnie, należy jej się, więc chwilę niech się prześpi, więc super. A co tam nasze dziecko ma w tym czasie? Pokaż tą żabę, dalej łowisz ryby, coś złowiłaś za 7, no nie opłaca się, dobra, daruj sobie te ryby. Byś złowiła coś ciężkiego, by jakaś kasiura była. Więc odrób lekcję, bo to najważniejsze, bo to musisz się wyspać. Niedługo idziesz do szkoły. Mama tutaj sobie posiłek, jest pobudzona, jest w ciąży, więc super, super. Niech sobie już zje, jak już sobie chyciła to jedzenie. I niech impresjonistyczny obraz namaluje. Coś nowego, może jej się uda, arcydzieło byłoby super. W chwili obecnej sobie dziarsko sobie chodzi, podoba jej się, widzę, bycie w ciąży, jest pobudzona. Kawa nam się zepsuła, to opróżnimy. Kolejne arcydzieło schowamy do wyposażenia małej, bo nam niepotrzebne aż tyle jej obrazków. I może jakbyśmy tutaj zdobyli piąteczkę, jakim my jesteśmy uczniem czwórkowym. Praca domowa prawie ukończona. Tutaj drugi poziom jednej umiejętności mamy spełnione, więc to jest dobrze. Tu widzę, chcecie się do toalety. Najpierw porobisz tamte rzeczy, później pójdziesz do toalety, a później zjesz sobie to, co tutaj mama ci zostawiła i pójdziesz spać, żeby się wyspać do szkoły, żebyś była szóstkowym uczniem. To wtedy będziemy cię mogli postarzeć. Zobaczmy, co tutaj nasza simka namaluje fajnego. Za 222 to nic szczególnego. Abstrakcyjne spróbuj. Widzę, dziecko nam płacze. Więc niech mama je nakarmi i przytuli.
Ty jesz już posiłek i zaraz pójdziesz spać, a rano otworzysz przed szkołą jeszcze tą kapsułę, więc super. A ty, mama, ty przestań malować. Idź do dziecka. A potem będziesz kontynuować malowanie. Potem załatwisz swoje potrzeby. Więc sobie zjesz. I pójdziesz spać. Rybki sobie rozmnożymy. Bo kasa się z nich dobra robi. Całkiem mamy kilka tysięcy, więc nie jest źle. Barbara ma urodziny, tak? To dziś? Barbara ma urodziny, no to super. W sumie nie piszę, że dzisiaj, bo warunkiem postarzenia dziecka jest to, żeby dziecko miało urodziny dziś. Ale nie piszę, że wkrótce, tylko Barbara ma urodziny. Także zakładam, że teraz możemy ją postarzeć, więc szybko czas sprawdzić, jaki jest nasz tato, jakie ma cechy i wygenerować cechy dla naszego dziecka. Kto jest twoim ojcem? Michał, tak? Michał na pewno jest Michał. Nie cierpi dzieci. Nie, to nie Michał jest twoim ojcem. No nie wiem, więc zamkniętymi oczami będziemy zaraz ustalać cechy dla dziecka. Tak to zrobimy, bo po prostu nie pamiętam, kto jest ojcem, musiałabym sprawdzić, ale to nie jest ważne, ale na pewno to dopiszę w opisie, kto jest ojcem naszej Simki. Dobra, nie ma jedzenia, nie ma spania, postarzamy nasze dziecko, bo po prostu już nie mogę słuchać jej jęków. Jest! Jaka dziewczynka w ogóle? Nie patrzę. Trafiłam w coś? Nie trafiłam. Fenomen, no trudno. I cechę. Nie patrzę. Samotniczka, oj, no trudno. Ale jaka nasza dziewczynka jest w ogóle śmieszna, jak chłopiec wygląda. I pierwsze co spać. No trudno. Ale kołyskę możemy już sprzedać. I trzeba będzie pomyśleć o drugim łóżku tutaj w pokoju. Chociaż nie wiem, jak to uczynić. Może tutaj by się wcisnęło. Zobaczmy, czy się zmieści. Do pokoju dziecka drugie takie łóżko. Zmieści się. Nie wiem, czy tu będzie przejście i dostęp. Nie, powinno się zmieścić. Taka trochę się totalna klitka zrobiła. Ale okej, nasza Simka może się wtedy teraz w końcu wyspać i w sumie wszyscy sobie śpią, więc ja tu się zajmę sprzątaniem. Okej, nasza pierwsza Nikola wstała i musi się wykąpać na pewno, więc od razu to uczyń i zobaczmy, co tam znalazłaś. Trofeł za 25 simoleonów, okej, i ten obrazek twój za 2 też sprzedamy. A co tam? Ty się zajmij odrabianiem lekcji, a nasza Simka niech się wyśpi. Zobaczmy, czy żabki można już rozmnażać. Można oczywiście, więc rozmnażaj nasze żaby, a potem bierz się za obraz, a potem wtedy będziesz mogła przygotować jakiś posiłek. Okej, ja sobie tutaj sprawdziłam, że po prostu nasz czas, nasz odcinek robi się tutaj za długi, więc musimy skończyć na tym etapie piąty odcinek. Co prawda dzisiaj był odcinek pełen porażek miłosnych, pełen trudów i mnóstwa potrzeb. Płaczące dziecko na szczęście już jest małym dzieckiem, więc już nam nie płacze. Nasza Simka na szczęście zaszła w ciążę, z opóźnieniem niestety, przez moją nieuwagę, ale jest w ciąży. Także tym akcentem kończymy dzisiejszy piąty odcinek i widzimy się w kolejnym. Oczywiście, jeśli Wam się podobało, to poproszę o łapki w górę i subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. I pamiętajcie, że czekam na Wasze porady. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!